Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, mamy dzisiaj 23 maja, to jest czwartek. Jest dzisiaj Dzień Spedytora. Jeżeli coś spedytujecie, to spedytujcie dobrze. Światowy Dzień Żółwia. O, to fajne Żółwie są fajne. Dzień Wymiaru Sprawiedliwości. Najlepszym wymiarem sprawiedliwości jest Boże Serce i Boże Miłosierdzie. Kochani, nowy dzień, zaczynamy czołóweczkę, zapraszam. Jedziemy. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, moi ulubieni, dzisiaj taka ciekawostka, która będzie podchwytliwa, podchwytliwa podwójnie, potrójnie, poczwórnie i w ogóle będę was wprowadzał w różnego rodzaju podchwycenia. W sumie, skoro was chcę wprowadzać w podchwycenia, to nie powinienem tego mówić, ale już powiedziałem, no trudno. Kochani, taka ciekawostka. Nie wiem, czy wiecie, że nie jesteśmy w stanie, no oczywiście pewnie poza jakimiś takimi anomaliami fizycznymi, ale normalnie przy konstrukcji ciała nie jesteśmy w stanie, kochani, polizać własnego łokcia. Naprawdę, nie jesteśmy w stanie polizać łokcia w ogóle, chociażbyście nie wiem, co zrobili, to nie dosięgniecie językiem do czubka łokcia. Co jest jeszcze bardziej ciekawe, według badań 75% z was teraz przed momentem właśnie spróbowało polizać swój łokieć. I to jest w ogóle najciekawsze w tej ciekawostce, a tak naprawdę nie. Bo tak naprawdę część z was zaraz mi oczywiście powie, ale ojcze, ta ciekawostka już była. Ta ciekawostka już o niej kiedyś mówiłeś. Ja pamiętam tego wstawaka, ale uwaga, co ciekawe, według badań, 50% osób, które słyszały o tej ciekawostce kiedyś, ale przeczytały ją przynajmniej rok po tym pierwszym przeczytaniu, i tak nadal spróbowało polizać swój łokieć. I właśnie, kochani, dlatego Wam powtarzam tę ciekawostkę. Poważnie. Kochani, szukają sobie ciekawostek na, ten, na te odcinki, znalazłem właśnie tę ciekawostkę że nikt nie jest w stanie sobie polizać łokcia. I uwaga, mimo że w ogóle od razu miałem w głowie to, że okej, okay, ta ciekawostka już była, to i tak spróbowałem polizać swój łokieć. Mimo że rozbiłem, zrobiłem to w ogóle wtedy, po raz pierwszy, kiedy to o tym czytałem. Czyli po pierwsze, jestem w tych 70%, 75% ludzi, którzy czytają tę ciekawostkę, próbują sobie polizać łokieć, i jestem też w tych 50% ludzi, którzy mimo że znają tę ciekawostkę, mimo że minął już czas od tego, kiedy ją znali, to i tak nadal, mimo że wtedy wiedzieli, że się nie udało, spróbowali jeszcze raz. Kochani, nie mam pojęcia, jaki jest procent z was Wiem, że oczywiście pewnie część z Was y, może tego w ogóle nie słyszała i po prostu była w tych 75%, które polizały sobie łokieć, a inni może raz powiedzieli, o matko to już było, a pewnie wśród tych, którzy powiedzieli, o matko to już było, i tak była część, która sobie polizała łokieć. Kochani, dlaczego to mówię? Czemu dzisiaj jest powtórka z rozrywki, czemu jeszcze dokładam do tej powtórki z rozrywki, kolejną powtórkę z rozrywki, kochani. Bo zobaczcie, że my się bardzo często tak naprawdę nie uczymy na błędach, nie. I uwaga, Kochanie, nie chodzi mi o to, że lizanie łokcia to jest, w sensie polizanie łokcia, to jest jakiś wielki błąd życiowy, nie? Ale zobaczcie, mimo że czasem się pakujemy w różne złe i trudne rzeczy, co, nie? i wiemy w ogóle, że nie powinniśmy czegoś robić, nie powinniśmy w coś wchodzić, że coś nam już wyrządziło krzywdę, i nawet to, to się wydarza po raz kolejny, i nawet nie chodzi o to, że mówimy, a nie pamiętałem, że poprzednio mi to zrobiło krzywdę, nie? Tylko nawet wiemy i pamiętamy, a i tak w to wchodzimy, nie? Kani niesamowita jest taka nasza upartość i taka nasza jakaś taka, no trzeba to nazwać po prostu głupotą, nie? Po prostu w kółko w powtarzanie tych samych błędów. Kochani, warto sobie, odnośnie wczorajszego odcinka, kiedy ja mówiłem, żeby się sobie przyglądać, nie? Warto sobie zobaczyć, kochani, takie mechanizmy, w które najczęściej wpadamy i jakoś uczyć się przed nimi, zabezpieczać, bo samo to, że pamiętamy, kochani, nie ustrzegnie nas, jak się okazuje, 50% z nas, nie ja wiem, że to tylko jakieś tam badania, ale jakiejś tam części z nas nie ustrzegnie od powtórki tego błędu. Kochani, ja pamiętam, że jak ja pracowałem nad różnymi rzeczami, czasem tak też nadal mam. na przykład ja sobie niektóre rzeczy piszę gdzieś, na przykład na kartkach sobie piszę, tak żebym ja to widział nieustannie, albo jak bo wiąże sobie to w głowie jakieś sytuacje z moimi reakcjami, tak żeby mi się trochę z automatu coś działo. Kochani, trzeba się nauczyć siebie i nauczyć swoich błędów po to, żeby ich nie popełniać znowu. I tak jak mówię, czasem nie wystarczy wiedza, nie wystarczy to, że ja wiem. Czasem, kochani, trzeba mieć jakieś mechanizmy ratunkowe na przykład, że pakujemy się ciągle w taką samą sytuację i na musimy sobie, nie wiem, zrobić mechanizm ratunkowy w postaci kogoś, komu o tym powiemy, nie? Jak tylko widzimy, że on się zaczyna, to dajemy komuś znać, słuchaj, znowu w to wchodzę. Uwaga, bo samo to, że ludzie mówili, ale ja pamiętam, że to poprzednio było złe, uwaga, i tak się wpakujemy bardzo często znowu w to samo, bo tacy jesteśmy mądrzy, nie? Więc warto mieć, kochani, też, mimo że pamiętamy, różne mechanizmy obronne, które będą nas przed tymi błędami znowu broniły. Warto, kochani, o tym pomyśleć, bo inaczej będziemy do końca życia te łokcie po prostu lizać. Ja wam pewnie znowu za roga, bo za dwa powtórzę tę ciekawostkę, żeby sprawdzić, czy się czegoś nauczyliśmy. Moi drodzy, moi mini, moi kochani, dziękuję Wam bardzo serdecznie za kolejne spotkanie. To by było na tyle na dzisiaj. Bardzo Was serdecznie pozdrawiam, bardzo się cieszę z tego spotkania i mam nadzieję, że widzimy się oczywiście jutro, bądź pojutrze, bądź w ogóle kiedykolwiek, że się gdzieś zobaczymy. Jak nie, to chociaż tutaj my się zobaczymy we wstawakach. Pięknego dnia Wam życzę, błogosławie bardzo i miejcie się najlepiej na świecie. Wszystkiego dobrego z Bogiem. Papa! Pa.